potem dzieli się ich na tych, którzy zasługują na godne życie i na tych, którzy muszą żyć w nędzy. Wszyscy ludzie rodzą się z prawem do życia, a dopiero później dzieli się ich na tych, którzy na to życie zasługują i na tych, którym mamy do zaoferowania tylko Morze Śródziemne. Zawsze urodzony człowiekiem wierzyłem w prawa człowieka. Nagle dowiaduję się od ludzi mieniących się prawdziwymi Polakami, że polskie wartości nie są zgodne z prawami człowieka. Że obrona polskich wartości musi się opierać na odbieraniu innym prawa do życia. Do życia w pokoju. Więc teraz, jako Polak, którego rodzina też była na emigracji, którego rodzina też przyjeżdżała do Polski i tam znalazła swój dom, chcę powiedzieć, że wasze wartości to nie są polskie wartości. To są polskie wartości! Witam uchodźców chlebem i solą. Dziękuję.